to jagodne przedstawia. Zew Cthulhu. Listopadowe noce. Odcinek 7 i zarazem ostatni. Brama przy Armitage 12. Bryce. Zobacz. Ty, Armitage Street 12. Okej, to ma sens. Zaczyna się łączyć. Dobra, ja ciągle czekam na papiery, żeby tam wejść, ale... Liny puszczone pomiędzy punktami faktycznie, kiedy je naniosłeś na mapę, połączyły się w miejscu, w którym obecnie stoi budynek Armitage. Armitage Street 12. No, to nie jest akurat duże zaskoczenie. Wiedzieliśmy, że coś tam jest na rzeczy, ale... Dostanę kwity i możemy tam wejść. Koniecznie. Zastanawiam się tylko, jeżeli ma się coś zdarzyć dzisiejszej nocy, a wszystko wskazuje na to, że te powstawanie tych dziur czy szczelin jest połączone z budynkiem na Armitage Street 12, to po jaką cholerę Ghostwoodowa kazała mi przyjechać do siebie? Żebyś nie pojechał na Armitage Street proste. Sugerujesz, że jeżeli pojadę do pani Ghostwood na godzinę 22, nie zastanę jej w domu? Raczej, że coś cię ominie w centrum miasta. Dobra, chodźmy na śniadanie. Namówił. I zjadacie śniadanie, dyskutujecie o sprawie, zastanawiacie się, jak ją zrobić najlepiej. Siedzicie w tej samej policyjnej knajpce? Nie, raczej nie, staram się... Jakąś inną kawiarnię sobie wyciągnąć. Zjedliście bez problemu, więc rozumiem, że wracacie na komisariat. Tam czeka na ciebie policjant wysłany do zabezpieczania członków stowarzyszenia. Poruczniku, jest sprawa. Tak? Pojechaliśmy pod to towarzystwo, ale nas nie wpuścili. Otwarli okno i mężczyzna, który przedstawił się jako Fleming, mówi, że niestety nie wyjdą z budynku i mówił, że będzie rozmawiał tylko z panem. Tylko ze mną? Szlak. No dobrze, ty... Wiesz, rozumiem, że chłopaki tam są, otoczyliście ten budynek, chociaż ze dwa radiowozy tam stoją? No to jest w sumie utrudnienie śledztwa. To znaczy, to tam został ten jeden, myśmy wrócili. No jak pan porucznik chce, no to może nas tam pojechać więcej. Ja skrzyknę chłopaków i... Myślicie, że... Nie wiem, zastanawiam się, czy będzie trzeba ich wyciągać siłą. No... Pan Fleming powiedział, że nie wyjdą. Dobra, na razie starczy to, co jest. Jak będę potrzebował wyciągnąć ich siłą, to dam znać. Dzięki. Tak jest. Jedziemy. Podjedźmy tam, zobaczmy, co pan Fleming ma do powiedzenia, tak? Wysiadamy pod towarzystwem. Zabieram Declana, no i... Proszę bardzo, podchodzę do okna, z którego wychyla się pan Fleming. Ja wychodząc z auta, wystukuję z paczki papierosa i... Już wiem, że będzie śmiesznie. Poruczniku Dahlberg. Fleming faktycznie otwarł okno i stoi w nim. Tak, panie Fleming? Policjanci powiedzieli mi, że chcecie nas ściągnąć na jakieś przesłuchanie. Zgadza się. W związku z kradzieżą zwłok przez członków państwa pana towarzystwa. Panie poruczniku, z przykrością muszę odmówić. Ale jak to odmówić? No, nie jest tak, że ktoś pana pyta o zdanie. Ja rozumiem, ale chciałbym, żeby było jasne, że nikt z towarzystwa z panem nie pojedzie i... No, ale my się nie rozumiemy. To nie jest, że ze mną i to nie tak, że ktoś was pyta o to, czy wy macie ochotę. Panie poruczniku, ja żyję już trochę lat na tym świecie i zdaję sobie sprawę z tego, co będzie dalej. Ja chciałbym tylko, żeby zanim podejmie pan decyzję, żeby miał pan świadomość dwóch rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że jeżeli będzie pan chciał kogokolwiek z tego domu wziąć na przesłuchanie, będzie pan to musiał zrobić siłą. I druga rzecz, która jest dużo bardziej istotna. Jeżeli pan to zrobi, zrobi pan straszliwy błąd. I... cały świat będzie zagrożony. Chciałbym tylko, żeby pan to wiedział. Jakiż to błąd popełni? W jaki sposób świat będzie zagrożony? My mamy do zrobienia coś bardzo ważnego. I nikt z nas nie stawi się na komisariacie. Jeżeli pan chce nas aresztować, będzie pan musiał się wedrzeć tutaj siłą, a wtedy...
mogą wydarzyć się rzeczy, których obaj będziemy żałować. Ja staję w takim rozkroku, patrzę w to otwarte okno. Mówię, panie Fleming, to daj nam pan chociaż tych, którzy zakatowali Stokesa. Nie ma takiej możliwości. Chciałbym, żeby panowie mieli jasność. My tutaj nie negocjujemy. Ale wie, o czym mówimy. Jak to nie możemy się spotkać z tymi, którzy zakatowali Stokesa? A może z tymi, którzy odpowiadają za śmierć Colemana? Ja widzę, że panowie są przygotowani. Ja widzę, że panowie coś wiedzą, ale niestety nie wiecie najważniejszego. Czyli niemniej, czego? Niemniej jednak, nasza rozmowa dobiega końca, panie poruczniku, a decyzję pozostawiam panu. Albo pan odpuści na dzisiejszą noc, a jutrzejszej porozmawiamy, albo pan postanowi jednak nas aresztować, ale to nie wyjdzie na dobre nikomu. Do zobaczenia na komisariacie, panie Fleming. I on zamyka. Nie no, zgarniamy ich, no daj spokój. To oni się tam zabarykadowali, wiesz. No ale ja... Znaczy inaczej. Zobacz, jaka to jest sytuacja. Wysyłamy policjantów, żeby ich zgarnęli na przesłuchanie w sprawie kradzieży zwłok. No. Tak? A gość w rozmowie gość ze mówi... mną... Tomorrow. A gość mówi... Nie no, my to wpadniemy jutro, a dzisiaj my się tu barykadujemy i możecie, musicie nas wyciągać siłą. No to... No to co robi policja? Dzwoń... Dzwoń po słod. Nie no, dzwonić po chłopaków, wpadać tam, brać ich na pałę i wyciągać, no. No jak to ma inaczej? No co to za w ogóle sytuacja abstrakcyjna? No dobrze, no to ja ten, do wódeczki dzwonię. Panowie, no jednak będziemy musieli tutaj państwa zabrać siłą. Mówię, to mam nadzieję, że mamy dość miejsca w celach. Ja nie muszę tego obserwować, tylko przyjdźcie i proszę mi panów przyprowadzić grzecznie w kajdankach. A ja za ten czas próbuję jeszcze wywołać Fleminga. Nie, tam już nikt nie... Wołam przez ten. Znaczy, on się nie będzie tłumaczył. No, no będzie. No będzie. Niech ich zgarnął. Okej. Okay. Ilu ludzi wysyłasz? Do tego, żeby ich zgarnęli? Mhm. A ilu mam? Tak jak mówiłem, komisariat jest cały na nogach. Myślę, że dysponujecie... Z kadrą kierowniczą to może 30 ludźmi, więc takich detektywów i funkcjonariuszy do użytku to spokojnie ze 20 masz. Niech przyjdą i niech to... Znaczy inaczej, no jakby ja się nie znam na tym zupełnie, na... ani meta, ani in-game. Znaczy in-game pewnie wiem, meta nie wiem. In-game wiesz, meta... No wyobraź sobie, że wydajesz polecenie, że trzeba zamknąć... Masz tak, masz dom, w którym nie wiesz ile jest ludzi, którzy ci wyraźnie powiedzieli, że będą stawiać opór. No. No i z listy, którą masz, członków stowarzyszenia jest przynajmniej kilkunastu, nie? No, no ale, ale, znaczy inaczej, dla mnie to jest tak abstrakcyjna sytuacja, dla mnie personalnie, mówię, no... No, Fleming trochę po dżentelmeńsku podszedł do tematu, powiedział, chcesz robić, to rób. Ja jak krzyczę ale... tam, próbując wywołać Fleminga, no. Widzę, że nic, jakby, no, nie otwiera się od żadne okno, podchodzę do budki telefonicznej i chcę tam zadzwonić. Do środka? Tak. Nikt nie odbiera. Dobra, niech tam wejdzie tyle ludzi, ile trzeba, niech ich pacyfikują w miarę możliwości nieśmiertelnie, ale jakiegoś postrzelą, to też nie będę zły. Mhm. No, jak będą stawiać opór, no to będą stawiać opór. Jak zaczną do nich strzelać, to muszą strzelać z powrotem. No, jakby rozumiem to wszystko. Ale, no, nie może być takiej sytuacji, że 16 czy 20 osób barykaduje się w budynku, oświadczając, że oni nie stawią się na wezwanie służb porządkowych. No, no bzdura. Oczywiście. Taka sytuacja nie może mieć miejsca z punktu widzenia policji. Policja musi zareagować. Dokładnie. A oni jak chcą się barykadować. Dokładnie, więc policja zareaguje właściwie. Dobrze, posłuchajcie. Czyli wy opuszczacie to miejsce. Wy nie będziecie brali udziału w zatrzymaniach, tak? Nie, jak nie, rozumiem? Absolutnie. Jakby... Ja tu przyjechałem, nawet za dużo miłego zrobiłem, bo przyjechałem i z nim porozmawiałem. Mhm. Wracasz na komisariat. Tam się ludzie zbierają, sprawdzają broń, biorą strzelby. No, ponieważ informacje mają jasne. Są ludzie, może dojść do awantury. Jedźcie i ich przywieźcie. Czekasz na komisariacie na rozwój wydarzeń. Tak jest. A! Zejdę na dół. No. Do tego pana, który jeszcze wczoraj się opierał, no. I poinformuję go o sytuacji. I zapytam, czy może teraz miałby ochotę ze mną porozmawiać. On patrzy na ciebie, wzdycha ciężko i mówi tylko...
popełnia pan ogromny błąd. Wszyscy mi to powtarzają, ale sposób, w jaki działacie, nie pozostawia mi wyboru. Działamy tak, jak działać trzeba, ale jeżeli pan uważa... No, to jest działacie w taki sposób, który sprawia, że nie możecie osiągnąć swojego celu. Nie macie żadnych szans, walcząc ze mną. Nieważne, co się stanie, panie poruczniku, szkoda już się dzieje. Niech Bóg ma pana w opiece. Dziękuję. Pojechały radiowozy. A jeszcze jedno takie pytanie, bo ja tam wysłałem 20 ludzi, a jeszcze wypadałoby wjechać na kwadrat na Armitage Street. Tu jeszcze nie ma kwitów, nie? Wiesz, tu jeszcze, tego nie mogę zrobić. To jeszcze są ludzie, którzy działają w swoim prawie. U notariusza i tak dalej, no bo tam jest przeszukanie, tam trwa wszystko, wiesz, też no dobrze, musiałeś kilku ludzi tam wysłać. Jak ty byłeś u... Dziadka. U dziadka, ja mijam cię w drzwiach. No. Jak ty wychodzisz, no, to ja wchodzę. Do dziadka. Do dziadka. Okej. Okay. Mhm. Nie jestem pewny, czy mi się to podoba. Ja, dlatego nie pytam cię o zdanie, bo ostatnio mnie nie wpuściłeś. Znaczy, no musi być wyraźnie twoje polecenie, bo profes cię nie wpuści do celi, nie? No, bo ty w celi z nim gadasz, ja nie wyciągnąłeś. No nie możesz wejść do celi na komisariacie, które wiesz, najpierw. Dobra. Ty możesz czekać u niego w gabinecie, chyba że zostałeś Dalberg na miejscu. Nie. Znaczy, ja zostaję, tak by idę z nim, zostaję przy, tak by przed wejściem do cel, no bo mnie nie wpuścił. Profes. Tak? Tak to się nazywa, dobrze powiem. Tak. Jak ty wychodzisz? No. Bo ja słyszę, jak oni gadają? To jest taki korytarz, czy nie słyszę? Nie, raczej. I co? No, jak to co? No dalej nie chcę nic powiedzieć, tylko że popełniamy wielki błąd. Pozwól mi z nim pogadać. Jasne, tylko na jakiej podstawie? O Jezu. No dobrze, niech idzie. Profos wzrusza ramionami i otwiera kratkę na korytarz, prowadzi ciebie, pokazuje ci celę, w której siedzi. Czy nam się udało ustalić tożsamość tego mężczyzny, który tam siedzi? Przyporządkowaliście go mniej więcej, mieliście kwit towarzystwa. Nazywa się Ira Basz. No nie budź mojego zaufania. Pewnie, no że... podchodzę do tej celi. Mhm. On siedzi na... bardzo spokojnie, wyprostowany, sztywny. Siedzi na ławce, ręce trzyma na kolanach, zachowuje się bardzo spokojnie. Patrzy na ciebie, nic nie mówi. Nie. Posłuchaj, Ira. Dalberg nie chce uświadomić sobie tego, co się dzieje. Ja wiem o dziurach, wiem o Kolmanie, Wilmie i pannie Ghostwood. To skoro to wiesz, to powstrzymaj tego szaleńca. Którego? Na porucznika. Jeżeli on spróbuje nam przeszkodzić, to czeka to bardzo poważne konsekwencje całe miasto. A może nawet i znany wam świat. Uwierz mi, bardzo chciałbym to zrobić, natomiast ja potrzebuję jakichś konkretów. Co tak naprawdę się dzieje? Rzuć sobie na gadaninę. Gadanina, zwykły sukces. Zwykły sukces. On patrzy na siebie. Jeżeli widzieliście szczeliny, to wiecie, że coś się zbliża. Ja w tym momencie, jak on mówi, jeżeli widzieliście szczeliny, ja podnoszę nogawkę, pokazuję mu. Walczyliście ze złem. Chwalebnie. My walczymy z tym złem i czekamy na nie w przygotowaniu setek lat. Jak walczycie ze złem? Jak my możemy walczyć ze złem? Wiemy, że on jakiś kiwa, dziwny sztylet... On kiwa tylko głową, przecząco. Może głową. Nie będę ci teraz tłumaczył tego, do czego my dochodziliśmy przez dziesięciolecia. Jedyne, czego musicie zrozumieć, to to, że jeżeli przeszkodzicie zakonowi, czeka was wszystkich zagłada. Jakiemu zakonowi? Powiedziałem, a ty zrobisz z tym, co chcesz. I on tak jakby znowu się wyprostowuje, opiera się o ścianę, ręce lądują na jego kolanach. Szlak. Wracam. Teraz przekolaj mnie do tego. Wracam. No, wychodzę z tych celi. Słuchaj. No? On... To, co udało mi się od niego wyciągnąć, to oczywiście żadnych... zero konkretów. No. Tego mogliśmy się spodziewać. Natomiast on twierdzi, że jakiś zakon, to, co my znamy jako Towarzystwo Astronomiczne, on nazywa zakonem. I mówi, że walczą z tymi
dziurami już od setek lat. Tak. Opowiadaj dalej. Lubię bajki. Mam dzieci. Chętnie mnie powtórzę. Nie wiem, czy chcesz opowiadać historię tego jak będą mnie swoim... Jak będą mnie grzeczne, to będę miał czym je straszyć. Swoim dzieciom. No dobrze, tak czy inaczej. Trochę w to nie wierzę. Broń chemiczna nie jest aż tak popularna, chociaż na Wielkiej Wojnie słyszałem o różnych przypadkach użycia jej. Nawet takie, które prowadziły do halucynacji. No i podejrzewam, że świadkiem właśnie takiej sytuacji jesteśmy w tej chwili. Nie wiem, czemu ci fanatycy tak bardzo wierzą, że dzieje się to od lat. Nie będę w to wnikał, ale stawiają opór przy zatrzymaniu, no i nie pozostawiają mi innego wyboru, niż po prostu zgarnąć ich wszystkich. I kiedy to mówisz, słyszycie tylko sygnały. I słyszycie, jak zbliżają się tutaj karetki, przejeżdżają przez komisariat i pędzą dalej w kierunku centrum miasta. Tak jak na oko patrzycie, jesteście przekonani, że jadą w kierunku Sentinel Street, czyli siedziby Towarzystwa Astronomicznego. To prawdopodobnie oznacza, że Towarzystwo Astronomiczne postanowiło nie poddawać się bez walki, a więc rzeczywiście są niebezpieczni, tak to jak już, mówiłem. To już ci powiedział Fleming. No ale jak miałem, uważasz, że miałem traktować z terrorystami, on mi powiedział, że będzie stawiał opór policji i będzie się bronił. No świetnie. To właściwie robi z niego terrorystę, co tylko potwierdza moją teorię o używaniu broni chemicznej. Karetki przejechały, sygnał oddala się coraz bardziej, natomiast wy widzicie ruch na ulicy, widzicie, że w tamtą stronę jadą również inne samochody. Patrząc przez szybę komisariatu, rozpoznajecie ludzi prowadzących te auta. To prasa, która jest zaciekawiona, co się dzieje, i jadą tam wszyscy naraz. Drzwi otwierają się, wychodzi kapitan Jefferson. Dalbert, kurwa, coś ty narobił! Zamknąłem Nordersów Colemana. Zamknąłeś do auta! No dobra. Ja tak patrzę, nie za bardzo wiem, co zrobić, czy... Jeździ autobusem. On cię olał zupełnie i schodzi na dół, jeszcze ogląda się przez ramię. No na co czekasz? Nie no, idę. No ja wychodzę za nimi, ale nie bezpośrednio za nimi i szukam sobie jakiegoś transportu, taksówki. No nie będę czekał na autobus. Znajdziesz bez problemu. Kapitan podczas drogi jest wściekły. Już ci mówi, że doszło do strzałów. Jadka się dzieje na miejscu. Po chwili dojeżdżacie i teraz jest tak. Radiowozy policyjne zaparkowane przed wjazdem, policjanci stojący kordonem, karetek pełno, przyjechała straż pożarna i tylko widzicie, jak padają flesze ludzi stojących na ulicy. Mnóstwo dziennikarzy. Kiedy tylko kapitan się pojawia, robi się wrzask. No nie, każdy zadaje pytanie. Panie kapitanie, co tu się dzieje? Czy to prawda, że umarli policjanci? Kim byli ci ludzie? Dlaczego policja wykonuje czynności w Towarzystwie Astronomicznym? Kapitan ich wszystkich zbywa. Wy przechodzicie przez ten kordonek, wpuszczani do środka. I teraz już od progu drzwi wejściowych widzicie ślady kul. Drzwi wejściowe posiadają przestrzeliny na zewnątrz. Widzicie ciała dwóch policjantów, które leżą zaraz przed głównym wejściem. Na 100% trupy. Mhm. Kapitan ściąga czapkę, wchodzi do środka, rzuca ci jeszcze tylko przez ramię. Oj, Dalberg, odpowiesz za to. Ale jak ja za to odpowiem? A zamknij się teraz. Niech na sali. Może i tak, ale padło kilku policjantów, a to jest bardzo niewygodna sytuacja dla kapitana komisariatu i doskonale zdajesz sobie z tego sprawę. Niemniej jednak wchodzicie do środka. W środku nie jest dużo lepiej. Na ścianach mnóstwo krwi. Niektóre sprzęty są wywrócone, walają się po ziemi. Co chwila odnajdujecie zwłoki członków stowarzyszenia. Rozpoznajecie ich już po twarzach. Oparty o ścianę z przestrzeloną klatką piersiową leży Chandler. Gdzieś w kuchni widzicie gościa, który rozpoznajecie jako tego, który zabierał zwłoki z cmentarza. Wchodząc po schodach na górę, w jednej z sypialni leży martwy Fleming, który gdzieś tam za przewróconym stołem barykadował się zastrzelony. Tu przy drzwiach leży kolejne ciało policjanta. I tak w sumie, sprawdzając ten dom, bo to tutaj się działo, naliczyliście kilkunastu członków stowarzyszenia, wszyscy martwi, zastrzeleni przez policjantów, oraz w sumie pięciu zastrzelonych policjantów. Ktoś ze stowarzyszenia został wzięty żywcem? Nie. Nikt? Rzeczywiście fanatycy.
jedynego, którego miałeś, to był tam. Ty... Znaczy mam jednego cały czas. Tak, jedynego, który żyje, to jest ten, który jest w celi. Jest doskonale. Czyli mam żywego. Znaczy nie rozumiem, znaczy rozumiem, że kapitan jest nieszczęśliwy, że zginęli policjanci, ale no jakby... Nie wiem dlaczego jest zły na mnie z tego powodu. Jakby... Wiesz, to jest... Ty już to wiesz. To było twoje polecenie? Zabierania tych gości, ty wysłałeś tutaj ludzi, więc generalnie jak się okaże, że kurwa nic tutaj nie znajdziecie. Ale już znaleźliśmy. No na przykład ludzi, którzy kradli zwłoki, żeby daleko nie szukać. No tak, tak, to są tylko oni, no ale wiesz, wykradzenie zwłok z cmentarza no dobrze. Kosztem martwych policjantów i rzeźni takiej, która będzie tutaj przez lata jeszcze w Arkham opowiadana. No dobrze, to... ja rozumiem, no tylko teraz pojawia się pytanie, no bo to jest ciekawe. Jakby ja ich chciałem zgarnąć na przesłuchanie pod kątem kradzież zwłok. I teraz wchodzą policjanci, którzy mają ich zgarnąć i rozpoczyna się rzeź ze strzelaniną. No to miałem rację. Nie no, w porządku. Czynności są prawnie usankcjonowane. I są słuszne. Chodzi tylko o to, że pociągnie się, mimo że to było słuszne i zgodnie z prawem, pociągnie się za tym takie gówno, że być może wielu ludzi będzie chciało pociągnąć za sznurki i pana kapitana odwołać ze stanowiska. I pan kapitan, jako stary wyga, który od lat siedzi kapitana. Na tym stanowisku, on doskonale o tym wie, no nie? I już w głowie zastanawia się, jak mówić na konferencjach prasowych. No, no dobrze, no on musi się tym zająć, jakby ja swoje zrobiłem dobrze. Kiedy tak stoisz w korytarzu, ogarniając zwłoki, ogarniając całe to zamieszanie, które się tutaj wydarzyło, przez okno z piętra widzisz, jak podjeżdża taksówka, z taksówki wysiada Declan. Ja tak jakby czuję powagę sytuacji, ale zakładam, że pismaki nie wiedzą, że jestem tak jakby no, częścią dochodzenia, że zajmuję się tym. Więc szukam w tłumie tych reporterów jakiejś znajomej twarzy. Kogoś z kim mam być może Briana, który jest naczelnym niewielkiego pisma w Arkham, który ileś lat temu... Jak najbardziej. Temu... Wszyscy możliwi dziennikarze w tym mieście są tutaj. Podchodzę do niego, staję pół kroku za nim, wyciągam papierosa, odpalam i rzucam w jego plecy. Niezłe gówno się narobiło. Słyszałem... Czołem w ogóle. Cześć. Co to za jadka? Podobno jest grubo. Mamy już zdjęcia tych martwych policjantów na progu, a... Tu była regularna wojna, powiem ci. Podobno strzelali lepiej niż na froncie wojny secesyjnej. Ile policjantów nie żyje? Nie wiem. Widzieliśmy tylko dwóch, ale roi się tutaj od policji, roi się od straży pożarnej, karetki. Myślę, że możemy się spodziewać jeszcze przynajmniej kilku trupów w tej chałupie. Co się tu wydarzyło? Co ty tutaj robisz? Usłyszałem, że coś się dzieje. Wiesz. Wybucha śmiechem. Moja sprawa wiedzieć. Gdybym cię nie znał, to... Ale może nam coś powiesz. Słuchaj, zawsze parę dolców. Kiedy ja nic nie wiem, myślałem, że... Słuchaj. Co to w ogóle za budynek? Z kim byli ci faceci w środku? No właśnie, ja chciałbym wiedzieć. 50 dolców płacę ci, a ty mi śpiewasz, co tutaj wiesz. Dekan, szybka kasa. Dobra, dawaj. 5 dych. No, powiem ci, co wiem. On wybucha śmiechem po raz drugi. Declan, znasz mnie od lat. Dobrze wiesz, że jak będzie dobry materiał, to ci wypłacę tą kasę. Ale ja też znam cię od lat. I na piękne oczy to ty nic nie dostaniesz. I ty z góry po prostu widzisz, jak on gdzieś tam zniknął w tym tłumie pismaków. Ja i mam coś tylko tam, nadzieję, że walnie dobrą ściemę. Przechadzając się przez dom, wracając do korytarza, zauważasz coś, co... od razu przykuwa twoją uwagę, a co właściwie zignorowałeś na pierwszy rzut oka, patrząc po prostu na zwłoki twoich kolegów leżących na ziemi. W korytarzu na ścianie znajdował się duży obraz, taki wielkości dorosłego człowieka. On przedstawiał mężczyznę o orlim nosie, z lekko dłuższymi czarnymi włosami, ubranym w jakąś togę, trzymając w ręku jakieś przyrządy astronomiczne. Okay. Ale to, co zwraca twoją uwagę, to
obraz został przestrzelony. Po prostu cała seria z czegoś musiała pójść. I płótno, które znajduje się w tym miejscu, zostało rozdarte. Gdzieś mniej więcej na wysokości klatki piersiowej uwiecznionej na portrecie osoby. I to płótno powiewa. To podchodzę i zaglądam, co jest za płótnem. Wąski korytarz o szerokości barków dorosłego mężczyzny, który został sprytnie ukryty. On biegnie wzdłuż jednej ze ścian. Także oglądając dom z zewnątrz, mógłbyś się nie domyślać, że tam jest wolna przestrzeń. Niemniej jednak ktoś tak zbudował. I on kończy się schodami, które nikną gdzieś pod ziemią. No wołam kilku chłopaków. Sprawdzimy to. Schodki prowadzą w dół. Mniej więcej do miejsca, które byłoby pod piwniczeniem tego budynku. I tam znajdują się wrota, drzwi po prostu, drewniane, o półokrągłym wykończeniu u góry, z taką starą klamką, właściwie niemal, można by powiedzieć, takim uchwytem do łapania za drzwi, bo nie ma tutaj żadnego zamka, drzwi wyglądają na stare. Kiedy je naciskasz, wchodzisz do owalnego pomieszczenia. Pomieszczenie na samym środku posiada drewniane, nie drewniane, tylko metalowe, spiralne schody, które prowadzą gdzieś w górę. Tak jak patrzysz, tak jak przeszedłeś parę metrów pod ziemią, myślisz, że prawdopodobnie musiałyby wychodzić gdzieś na terenie ogrodu. Jest tutaj kilka drzwi, ale co widzisz z miejsca, w którym ty stoisz? Pomieszczenie jest całkowicie okrągłe i wzdłuż tych ścian na stojakach poustawiane są średniowieczne zbroje. Kolczugi, każdy z tych zbroi gdzieś przy pasie albo na stojaku wzdłuż posiada przytwierdzoną różną broń średniowieczną. Rozpoznajesz jakieś włócznie, nie znasz się na tym do końca, ale są jakieś włócznie, widzisz miecze. One są utrzymane w dobrym stanie. Tak jakby po prostu stoją, jak niemi strażnicy. Co, jednej czegoś brakuje, co? Jak dochodzisz dookoła, dwóm brakuje. Nie posiadają broni. Tak jak wszystkie posiadają jakąś broń, dwie zbroje nie posiadają tej broni. W jednym miejscu znajduje się ołtarz. Aha. Ołtarz, na którym na krzyżu wisi Jezus Chrystus. Nic niezwykłego. Po prostu ołtarz. Na ołtarzu znajdują się dwie księgi. Jedna duża i otwarta, jedna mniejsza leżąca obok. Znajdują się tam również jakieś przyrządy liturgiczne oraz jakiś kamień. Ciężko stwierdzić, czy jaki ma jakieś symbole naniesione na... No, podnoszę i patrzę na kamień. Co tam jest? Na kamieniu widnieje duży symbol. Kamień jest zielonkawy. Wygląda jak... Czy to wygląda trochę jak ten kamień, który znajdowałem na miejscu zbrodni? Nie. Zupełnie nie. Okay. Zupełnie nie. Ten jest dużo bardziej czystszy, tak można powiedzieć, trochę przypominający kryształ. Wygląda jak jadeit, być może, coś takiego. Na kamieniu narysowany jest symbol, oko wpisane w gwiazdę. W gwiazdę. Oraz... Czyli taki sam jak symbol, który pokazywały mi karły na swoich modelikach. Tak. Okay. Kamień jest ciężki. Poza tym... Ciężko by powiedzieć o nim coś więcej. Symbole, które tam na nim są, zupełnie ich nie rozpoznajesz. Nie wiesz, co to za alfabet. Nigdy czegoś takiego nie widziałeś. A księgi? Księgi. Ta duża, otwarta, to stare, znoszone Pismo Święte. Biblia. Po prostu. No to jest ołtarz tutaj, więc to Pismo Święte tutaj stoi. Druga książka jest zdecydowanie węższa, oprawiona w skórę. Ta skóra odłazi z tej księgi, ona jest trochę podniszczona, jest zamknięta. Na skórze nie jest wygrawerowane zupełnie nic, bez żadnych oznaczeń. No dobra, zabezpieczymy wszystko, tak czy inaczej. Mhm. Szybko przystępujecie do sprawdzania wszystkich innych tutaj rzeczy, więc long story short. Podziemia to jest owalny bunkier. W bunkrze w jednym z rogów jest pomieszczenie po prostu takie, gdzie to po prostu stworzy, ogólnie pomieszczenie stworzy kwadrat, środek jest okrągły, a na rogach po prostu są za drzwiami jakieś tam pomieszczenia. Jest cele czy coś. Tak, w tym stylu. No i faktycznie, w jednym pomieszczeniu znajdują się cele,
są puste. Nie ma tutaj nic, nic się tutaj nie dzieje. W drugim pomieszczeniu znajduje się coś, co wygląda jak archiwum, biblioteka. Znajduje się tam trochę jakichś różnych starych książek, głównie o tematyce religijnej. Tak jak rzuciłeś okiem, bez niczego, co powodowałoby jakieś wielkie podejrzenia. Kolejne miejsce to wygląda na coś, co nazwałbyś średniowiecznym skarbcem, ponieważ w tym pomieszczeniu znajdują się półki, znajdują się jakieś skrzynie, które są pootwierane. Pomieszczenie jest prawie że puste. Na jednej z półek znajduje się kilkaset dolarów, na dnie jednego z kufrów znajdują się jakieś stare złote monety. Mhm. No dobra. Nie wiem, na ile mogę wydawać polecenia ludziom teraz, jak tu kapitan sobie... No, tu rządzi kapitan. Na pewno możesz wydawać polecenia jak najbardziej. Znaczy, generalnie o co mi chodzi? Bo ja potrzebuję po pierwsze, żeby sprawdzili, czy da się tą broń, ten buzdegan znaleziony... A, ten buzdegan, to sobie wziąłeś, kurde, w zasadzie do samochodu, co? W twoim samochodzie jest. Muszę go dołączyć do materiału dowodowego. Chcesz go spróbować przystawić do jednego z... Tak, chcę sprawdzić, czy to pasuje po prostu. No ja się kopnę po ten buzdegan, to sprawdzę. Potem będę musiał jakoś tam ściemniać. Czy ja widzę, jak Bryce wychodzi z ten? Próbuję go wołać i ściągnąć go do siebie, no bo mnie nie wpuszczą. No, czego? No i co? No nic, przejebane. No to ja wiem, ale dowiedziałeś się czegoś? No, sprawdzę, czy ten buzdygan, który rąbnąłeś mi z miejsca zbrodni, tam gdzie zginął Kowalski, będzie pasował do tych zbroi, które znaleźli w piwnicy. Jakich zbroi? No zbroje jakieś. Ci ludzie mają cały skarbczyk na dole, średniowieczne zbroje, i gdzieś brakuje broni, tak jak znalazłeś. Wiesz co, to pasowałoby do tego, co mówił dziadek. Czyli? No, że od lat walczą ze złem. No, na pewno są jakimś dziwnym stowarzyszeniem albo sektą, ale nie wiem, co to zmienia. Z mojego punktu widzenia nic. Tak czy inaczej, muszę zabrać ten buzdygan, a potem wymyślić, jak włączyć go do materiału dowodowego z miejsca śmierci Kowalskiego. Pamiętaj, że może się nam przydać. Co? No, nie wiemy, na co trafimy na Hermitage Street 12, a jeżeli tam będą dziury? Spokojnie, to już więcej nas nie spotka. Tym razem weźmiemy sprzęt przeciwgazowy. Złożymy maski i jak tam wbijemy, to dalej z tym razem nie damy się tej chemii. Ja bym wolał się wstrzymać jeszcze przed oddawaniem tego. A sztylet masz przy sobie? Mam. On też się znajduje jest stąd? Nie, ale zaraz sprawdzę. No tak czy inaczej, no sprawdzę jedno i drugie. No i też idąc, wydaje też jeszcze jedno polecenie, żeby mi szukali człowieka z takimi guzikami, jak te znalezione u Kulmana. Policjant informuje cię, oni tam przeszukują całe to miejsce. To wszystko trochę trwa. Oczywiście. Tutaj jesteś. Oni znajdują ubranie, ciemne ubranie, to jest taki jakby obszerny garnitur. Mhm. A garnitur posiada srebrne guziki, jednego brakuje. Mamy powiązanie. Idę do kapitana i informuję, że znalazł, że tak, któryś z osób była właścicielem tego stroju. W stroju brakuje guzika, który znaleźliśmy w domu Kulmana. To często są ten. Ludzie często podpisywali płaszcze. Masz szczęście, Dalberg. Dobra, szukajcie dalej. Trzeba wyciągnąć stąd wszystko, co się da. No zgadzam się, żeby ale... to jakoś wytłumaczyć. Generalnie idea jest taka, że znaleźliśmy, że to byli ludzie odpowiedzialni za śmierć przewodniczącego Partii Pracy. Stawiali opór, bo wiedzieli, że w toku dochodzenia doszliśmy do tego. I tak to zrobimy, tak to pociągniemy. Już muszę się zastanowić, co powiedzieć. Dobra, działaj, Dalberg, dalej. No. W międzyczasie, kiedy próbujesz przypasować broń, to tak, w dwóch zbrojach uchwyty są jak ulał. Od sztyletu i od buzdygana. Po prostu, jak ty je tam dołączasz, to wiszą dokładnie tak samo, jak wszystkie inne bronie przy zbrojach. Ale coś tak mnie tknęło. Nikt nie zauważy, jak wyniosę stąd miecz i topór. Wyciągam dwie i niosę do samochodu materiał dowodowy. Finalnie... może nam się to przyda bardziej, nie no, żartuję, ale miecz wezmę jakiś tam dla ciebie, tak, i ten sztylet też zabieram na razie. Więc, jak już sprawdziłem tą broń, to się wszystko spasowało, no to tak przypomina mi się Pearson z tą jego dziwną obawą, że ta broń może nam się jeszcze przydać. Sam już nie wiem, czy bardziej z głupoty, czy dlatego, żeby zrobić mu przyjemność, zgarniam z powrotem ten sprzęt. Ładuję go do samochodu. Pierwotnie i tak tego tu nie było, muszę to dołączyć do materiałów. To będzie po prostu kolejny zbitek, że te rzeczy... Rzuć sobie na szczęście. No nie, niestety. Zgarniasz to, bez problemu, aczkolwiek zauważasz krzywe spojrzenie kapitana, który widzi, że wynosisz to z tego miejsca, ale on nie reaguje. Musi mi zaufać. Więc masz przy sobie
sprzęt? Książkę mam. Nie, książki nie zabierałem. Książkę zostawiłem i do dowodów po prostu. Mhm. Okay. Ja takiej nie przeczytam z tego, co zrozumiałem. Tak? Bo nie, to jest, jest, jest cienka. To jest cienka książka. Nawet jej nie otwarłeś jeszcze. Na kamieniu nie znałeś napisów. To wychodząc przeglądam jeszcze tę książkę. Kiedy otwierasz okładkę, na pierwszej stronicy napisane jest pieśń z Yste w języku angielskim. Kiedy kilka stron przekładasz, to widzisz, że jest to jakiś wierszowany poemat w języku angielskim, być może odrobinę archaicznym, ale jak najbardziej zrozumiałym. Potrzeba byłoby chwilę czasu, żeby ją tam przeczytać, no może godzinkę do półtorej. Okej, czyli to jest naprawdę jakaś cieniutka broszura. No, to nie jest księga, to jest po prostu, jak widzisz, ja widząc Dalberga, który wychodzi, kieruje się do auta i trzyma coś w ręku, przechodzę, przebijam się przez tych pismaków, olewam, wołam tylko do tego mojego znajomego. Później ci coś podrzucę. Mam nawet kilka zdjęć. Bądźmy w kontakcie. I odchodzę tak jakby w miejsce, przez które Dalberg będzie przejeżdżał, wyjeżdżając z tego oto zabezpieczonego terenu. Nie? Jasne, ładuj się. Tak. Dalberg poszedł do samochodu, ty jeszcze odwracając się widzisz, jak do paparazzi wychodzi kapitan, poprawia marynarkę i coś im tam zaczyna opowiadać, wiesz. Flesze błyskają, wszyscy słuchają, co kapitan ma do powiedzenia, jakiś tam pierwszy komunikat prasowy. Wsiadacie do samochodu i... No co, dostanę może teraz w końcu papiery na to, żeby wjechać na Army też Street. Czekaj, jak ja widzę, że kapitan tam podchodzi, to przechodząc przez ten tłum pismaków, tak mówię do siebie, ale żeby to było słyszalne, podobno pan Nagostud ma z tym coś wspólnego. Idę dalej, cały czas tak by zasiewam tym ludziom, którzy tam siedzą, tym pismakom, jakieś takie, mówię, być może ktoś zada to pytanie i już nie obserwuję, czy jak on zareaguje, kapitan, na to, ale mówię, może... Tak, może kilka osób słyszało to, wypytam, na pewno popatrzyło na ciebie, tak, zrobiło oczy. Wypytam potem tego mojego znajomego, co mówił kapitan, jeżeli ktoś zapyta, jak będę z nim gadał w późniejszym czasie. I wsiadam do auta. Do Dalberga. No i co? Rzucam mu tą książkę. Nie wiem, sam przejrzyj. I tak zerkam na tylne siedzenie, czy tam, nie wiem, gdzie wrzuciłeś te, czy no do bagażnika, tyłu, czy... No, wrzuciłem to na tylne siedzenie. Nic nie komentuję, ale uśmiecham się trochę pod nosem. Zaczynam wertować. Poemat. Poemat, tak. Podświadomie szukam, w jaki sposób on może nam, prawda, pomóc, jakieś informacje, no ale mówi, że to trochę potrwa, więc po prostu... Siedzę, zaczynam go czytać. Okej, w porządku. Rozumiem, że poświęcicie tą chwilę jakoś najbliższego czasu, żeby się z tym zapoznać. Ja na pewno, nie wiem, co będzie robił Dalberg. No, będę gdzieś tam... się z tym, no. Nie, bo gdzie my jedziemy teraz? Na komisariat, no ja muszę teraz formalności załatwić do końca, tak? No właśnie zrobiłem największy nalot z ostatniego stulecia, więc mam co robić. Kapitan, węsząc porażkę, prawdopodobnie teraz to wszystko obróci na swoją korzyść, więc... Jaką porażkę? No bo wiesz, jak to doszło do takiej jatki, to kapitan, kurczę, zaczął go stołek parzyć w dupę tak, że hej, no nie? Ale że udało wam się znaleźć dowody, które bezpośrednio łączą to miejsce z miejscem zabójstwa Colemana, to wiesz, on już na tym sobie pewnie zaczyna budować przyszłą kampanię polityczną. No, historia sukcesu. Ale przeczytaliście poemat. Więc jak wracam do gabinetu, siadam tak ciężko na tym siedzeniu, odpalam cygaro, deklam na kanapie, mówię, dobra. Przebrnąłeś? No. I co? Jedna rzecz. Masz gdzieś przy sobie tę ulotkę, papier z Towarzystwa Astronomicznego? Gdzieś się wala. Weź mi to znajdź. Jeżeli jest pod ręką, na zasadzie... Chcę wskazać, że tak by niektóre z symboli, które znajdują się w książce, odpowiadają temu symbolowi, które znaleźliśmy na... Tak mi się przynajmniej wydaje, no nie mogę tego porównać, więc... No, że symbolika z pieśni została wzięta pod uwagę w symbolice towarzystwa, jasne. Ta oprawiona w spękaną skórę niewielka księga to napisany w języku angielskim etos rycerski, opisujący chwalebną wyprawę dzielnych mężów Anglii w samo serce piekielnej otchłani. Chwali poświęcenie, czystość serca i niezachwianą wiarę w tych, którzy poświęcili swe życie, aby zamknąć bramy naszego świata przed grozą demonicznych legionów. Etos zawiera liczne odniesienia geograficzne cienistego piekła. Fabuła utworu prowadzi rycerzy aż do centrum tej mrocznej krainy, gdzie ci próbują pokonać zło w jego własnej domenie. Mimo podjętych wysiłków nie udaje im się pokonać mieszkającej tam istoty. Istoty jest z dużej. Ta umyka przed
ostrzem sprawiedliwego sądu. Utwór zawiera również przestrogę, że kiedy gwiazdy ułożą się w odpowiednim położeniu, królestwo ludzi znów będzie zagrożone. Przybycie złego zwiastować będą jego heroldzi, najpiękniejsi spośród wszystkich. Pieczęć pęknie, a brama znów stanie otworem. Nim to jednak nastąpi, ludzie doświadczą grozy i cierpienia ponad miarę. Wszędzie naznaczone martwe ciała zwiastować będą rychłą zagładę. Jest jednak nadzieja, kiedy synowie Anglii znów dobędą broni i mężnie stawią czoła złu. Księga zawiera fragment w dziwnym języku, pieśń z Iste, która gromko wykrzyczana przez prawdziwie wierzące dusze pozwoli znów zmierzyć się tym razem i tym razem ostatecznie pokonać zło. Uwagę zwraca data napisana przy fragmencie o ułożeniu gwiazd. 13 listopada 1930. Z taką kpiną w głosie, to może lepiej naucz się tego fragmentu pieśni, prawdziwie wierzący. Ciebie bym prosił o rzut na poczytalność. Ty tego nie czytałeś, tylko dostałeś relację. Nie dość, że tego nie czytałem, to jeszcze absolutnie w to nie wierzę. 55. Zdałem. Nie budzi to jakiejś wielkiej konsternacji u ciebie, niemniej jednak wszystko składa ci się, pasuje do tego, co widzieliście. Cała twoja historia o tych dziwnych rzeczach w twojej głowie przybiera kształtu. Nie wiem, czy ten baron Bryce nie każe mi znowu zostawić tej książki, wsadzić ją do materiału dowodowego. Oczywiście, że tak. Nie chcę jej też niszczyć, więc nie zrobię tego, co zrobiłem z książką telefoniczną. Przepisz sobie. Ale przepisuję do swojego notesu ten fragment, który jest w dziwnym języku. Sprawdzając niemalże literka po literce, czy nie popełniłem żadnego błędu i próbuję sobie go odczytać na głos. Mało co z tego wychodzi, nie ma to żadnego sensu, ale gdzieś tam ten... I próbowałeś książkę... go przeczytać ze 3 razy na głos i 3 razy czytałeś to za każdym razem inaczej. To jest na tyle łamaniec językowy i tak dziwnie ułożone są ze sobą słowa, że... Jak słucham go tak, to się z niego nabijam tylko. Może chcesz to przedyskutować z tym wariatem, którego mam zamkniętego w celi na dole? Biegnę, po czym orientuję się, że znowu mnie nie wpuści ten gość. Ja schodzę i mówię, powoli z wami. Profos to jest właściwie... Chyba teraz poza dyżurnym, który odbiera telefony, to jest jedyny policjant, który znajduje się na komisariacie. No tak, ale nie będę się z nim tam, wiesz, szarpał czy próbował go przekonać, tylko łapię Bryce'a za poły marynarki i ciągnę go ze sobą na dół. Dobra, idę. Ja jeszcze chcę się pośmiać. Ja tak by nie mówię nic, tylko szarpię od razu za te kraty. Pokazuję tego, żebym mu wpuścił. Wpadacie do celi. No i podbiegam do Ira. Przeczytaj mi to. A więc dokonało się. Co się dokonało? No zgarnęliśmy was, mordercy. Zamki mordy Bryce. Nie pozostaje teraz już nic innego jak modlitwa i on pada na kolana i zaczyna się modlić. Fanatyk. Widzisz, że po jego policzkach płyną łzy. On jest autentycznie przejęty tym, co zobaczył. Słyszysz jego słowa, bo on się modli po angielsku. Tam są regułki też, ale on dużo mówi swojego i są fragmenty, w których prosi Boga o opiekę nad jego braćmi, którzy zginęli próbując. Ira, uwierz mi, próbowałem do tego nie dopuścić, ale cholera jasna, to ważne, to może być jedyna szansa, żeby cokolwiek jeszcze zmienić. Ja muszę wiedzieć. Nic się nie zmieni, jeżeli ja jestem tu. Czy ktokolwiek z zakonu przeżył? Tak. Patrzę na was. No tak, bo przeżyli, tak? Nikt? A tego nie wiedziałeś. Więc ja rzucam... Ty stoisz obok, cicho patrząc na to wszystko. No i nadal mówi, patrzę. Jeśli przeżyli, to musicie mnie wypuścić. Ja muszę... To jeszcze jest jakaś nadzieja, jeszcze jest szansa. Człowieku, ja nie mogę tego zrobić, a porucznik na pewno cię nie puści. Jaki powiedz głową, mi, jak nie? Odczytać tą cholerną pieśń. Trzeba mieć niezachwianą wiarę, żeby ją przeczytać. To nie jest tak, że bierzesz gazetę do ręki i czytasz sobie słowa. To wymagało całego życia dyscypliny, studiów i gorącej wiary. Tobie to jest do niczego niepotrzebne. Ja natomiast... Ja mógłbym z tego jeszcze zrobić użytek.
ale nie zrobię nic, kiedy jestem tutaj. On staje z klęczek i siada na fotelu. Mówię, Ira, może nie wierzymy dokładnie, może nie nazywamy tego, w co wierzymy, dokładnie tak samo. Ja nazywam to praworządnością, ty może nazywasz to Bogiem, ale serce mamy po tej samej stronie. Nieważne, jak mówię, tobie nic z tych słów. Poza tym to nie wszystko. Jeżeli chcecie, żeby świat miał jeszcze szansę, musicie pozwolić mi działać. Jeżeli nie, jesteście wszyscy zgubieni. Tak Kaleb, jesteś takim samym wariatem jak on. Ja cię powinienem zamknąć w celi obok. Nie odpowiadam nic, tylko wychodzę stamtąd zastanawiając się. Wydaje mi się, że wiem, że mam bardzo ważny element układanki, ale nie mam jak się do niego dobrać. A ja nie mam jak wypuścić tego faceta, sorry. Nawet nie próbuję cię przekonać, bo nie jakby, no dla mnie to też jest duże prawdopodobieństwo, że to on jest w ogóle jednym z morderców. No tak. Colemana. Colemana, dokładnie. Jest takie prawdopodobieństwo. Dlatego nie mogę go wypuścić. No dobrze, a co z kwitami na wejście na armię też? W międzyczasie właśnie, kiedy wy wychodzicie z PDOZ, to PDOZ są w podziemiach budynku, więc wychodzicie do holu i widzicie, jak jeden z gońców po prostu przynosi i daje jakąś kopertę na dyżurce. Z miejsca, w którym stoi, widzisz, że ona jest opieczętowana pieczęcią sądu. Mhm. I faktycznie zawiera już podbite przez sędziego kwity dotyczące przeszukania Armitage Street 12. Mhm. Doskonale. Schodzę do magazynu, wyjmuję strzelbę, rozglądam się za pestkami do tego, ładuję pełne kieszenie do płaszcza. Ja krzyczę, rozumiem, że mnie do magazynu broni nie wpuścili. Nie. Ja przeglądam cały czas tą książkę, obracam ją na wszelkie strony, oglądam jakieś znaki, które tam na niej są i krzyczę, Bryce, a który z Karłów zginął? A co to za różnica? Tak po prostu. I czy mieli coś przy sobie? Nie wiem, mówiąc szczerze, nie przyglądałem się temu zbyt dokładnie. Nie uznałem, że to ważne. Ja bym chciał się dowiedzieć, który... Czy to była perła, czy... Ja po drodze chwytam kolejną strzelbę, wychodzę tak z dwoma, jedną rzucam Calebowi. No teraz to raczej nie jest aż tak ważne. Jedziemy na Armitage Street. Jakim Calebowi? No tobie. Declanowi. Declanowi, sorry. Nie mogę zapamiętać, jak się nazywasz. Ty już zresztą rzucam ci strzelbę. Nie mam już tylko ludzi, żeby tam pojechać, więc jedziemy we dwóch. Ale mam kwity, żeby tam wejść. Ja dopadam do telefonu jakiegoś tam znanego. Jeżeli komisariat jest opustoszały, no to... Co za różnica? Sądzę, że jakiś jest wolny i nikt się do mnie nie przyczepi, że korzystam z telefonu. No dobra. Co za... Tak, czy Luna Park ma swój numer telefonu? Na pewno nie. Bo oni, wiesz, no... Ja już nie mam kogo wysłać do Luna Parku. Ale to po tej samej stronie rzeki, więc od biedy możemy zahaczyć Luna Park po drodze. Ale nie chce mi się znowu przekonywać ciebie, żebyśmy jechali po Karły. Chciałem do nich zadzwonić, żeby się spotkać z nimi na miejscu. Na Armitage. Dobra, no to nie, no to no głupie. Podnoszę słuchawkę do ucha i w tym momencie orientuję się, że... Luna Park nie ma swojego numeru telefonu, więc rzucam słuchawkę, nawet nie interesuje mnie, czy spadła dobrze na aparat, czy nie. No i dobra, wychodzę. Wychodząc tylko z to, już pod bronią. Ja chowam jednak swoją, jakby ten obrzyn, który mi dałeś, strzelbę, którą mi dałeś pod poły płaszcza, żeby jeszcze się nie musieć tłumaczyć, jakbyśmy mijali kogoś. Mhm. No ja tylko rzucam dyżurnemu, że jedziemy na przeszukanie Armitage. I jak tylko ktoś będzie wolny po zajściach w towarzystwie, to żeby był gotowy udzielić wsparcia. Kiedy wychodzicie z komisariatu po tych wielu godzinach na miejscu w siedzibie zakonu, po studiowaniu książki, stajecie przed drzwiami komisariatu uzbrojeni w strzelby, pistolety i broń zabraną zakonowi. Nad miastem zaczyna się już ściemniać. Poczycie jeszcze na samochód, wsiadacie do niego, no i wiedząc, że musicie zrobić, co musicie zrobić, ruszacie na Armitage Street. To jest budynek lokalny. Tu jest ulica, jesteście na ulicy i teraz tak,
Tu od frontu było takie ogrodzenie zrobione z furtką, która jest naprzeciw drzwi wejściowych do budynku. I tu jest alejka, przez którą ty się przedarłeś, przeszedłeś do tyłu i tu były te drzwi, w których otwarłeś zamek prowadzący do środka lokalu. Nigdy nie byliście w środku, nie wiecie, co tam się znajduje. Wiecie, macie wiedzę, że to był kiedyś lokal rozrywkowy. Ja kiedy siedzę w aucie, to sprawdzam broń. Strzelby nie miałem w rękach już sporo czasu. Sprawdzam, czy jest sprawna, czy cały ten mechanizm ślizgowy działa poprawnie, czy kurek się nie zacina. Po czym zaczynam ładować broń, kiedy jest pełny. Mhm. Przeładowuję, żeby mieć pocisk w lufie i doładowuję jeszcze jeden, czyli 6 strzałów. Musiałem przeładować. Sprawdzam też oczywiście, czy mój rewolwer jest naładowany, czy dobrze wchodzi z kabury. Dość nerwowym ruchem, bo o ile jestem przyzwyczajony do tego, że w trakcie wykonywania swojego obecnego zawodu mogę dostać w mordę, to jednak no, wiem, że jedziemy na strzelanie. Kiedy dojeżdżacie w okolice lokalu, jest już właściwie ciemno. Niebo jest rozgwieżdżone. W momencie bardzo rzucają się w oczy pewne jaśniejsze punkty na niebie. Żółty, taki bardziej pomarańczowo-czerwony, które jakby spojrzeć, faktycznie można by palcem nakreślić jedną linię na nieboskłonie. Do lokalu możecie podjechać od frontu, no. Jak chcielibyście to załatwić. Normalnie, ja mam papiery, więc wchodzę, staję przy drzwiach, pukam. Potem odsuwam się od drzwi, krzyczę, policja, otwierać, mamy nakaz przeszukania. Ja wychodzę z auta. Nie no, nie mogę tego zrobić inaczej. Próbuję gdzieś, jakieś takie w miarę logiczne miejsce, sobie wcisnąć zapasek jeszcze ten cep. Tak w miarę, żeby mi nie przeszkadzało gdzieś, nie wiem, z boku. Bardzo żałuję, że nie pokusiłem się jednak o to, co bardzo często zdarzało mi się widzieć przy zatrzymaniach gangsterów. Oni mieli taką... w połach płaszcza mieli taką specjalną kieszeń na jakiś obrzyn. Ona by była idealna teraz. No niestety, więc jakoś tak, żeby w miarę to nie przeszkadzała, żebym mógł to mieć ze sobą. W zębach, jak klucz. No nie. I kiedy wychodzisz, żeby podejść do drzwi, mówię: Dalberg! Czego? I rzucam ci nóż. Zostawiłeś w aucie. No dobra, biorę ten sztylet, wkładam go gdzieś za pas. Okej. Okay. Łomoczysz w drzwi. I opieram się obok tych drzwi. Tak, krzyczysz, że policja, ale zupełna cisza. Nikt ci nie odpowiada. Możesz sobie obaj rzucić na sposta? No zdałem. Na połowie. Ja bardzo nie zdałem. Ja jestem zbyt roztrzęsiony, rozdygotany. Tak. To kiedy szedłeś do drzwi, to zauważyłeś jeszcze tylko, że na trochę dalej od budynku, na ulicy, wzdłuż krawężnika, zaparkowany jest drogi samochód Chevrolet. Nie wiesz, czyj on jest. Ale jest zielony. Nie, nie jest zielony. Nie jest zielony. Tamten był Ford Model A. Tak. Nie, to jest Chevrolet, ale to jest drogi samochód. Po prostu to bardzo niewielu ludzi byłoby stać na taki samochód. Okej. Okay. No dobrze, powtarzam jeszcze raz, że tylko tym razem uprzedzam... Nie zwracasz mnie na drogi, tak? No bo on gdzieś tam... No, gdzieś tam jest, no... Jestem totalnie nieświadomy, nie? Okej, no ja pokazuję ci palcem, że jest to drogie auto, natomiast finalnie powtarzam okrzyk, że otwierać policja i że jak nie, to użyjemy siły, żeby wejść do budynku, no bo mam nakaz. Tak jak mówię, zostałeś całkowicie zignorowany. Ja trochę asekuruję. Dobra, ja się odwracam, po prostu wywalam ze strzelby w zamek. Czyli już nie zdążę. Chciałem poprzecinać oponę w tym aucie. Tak na wszelki wypadek, no ale już nie już walisz do drzwi, więc... Okej. Okay. Wystawiasz się, strzelasz w zamek. W drzwiach robi się dziura. Drzazgi lecą do środka, zamek wypada. Widziałeś tylko, jak drzwiami ruszyło, ale nie rozwarły się, ponieważ zostały złapane przez znajdujący się w środku łańcuch, który trzymał te drzwi. Czy widać ten łańcuch przez tą dziurę? Tak. No to ja strzelam, próbuję przestrzelić ten łańcuch. Strzelacie jeszcze raz czy dwa, rozwalając te drzwi. Łańcuch spada na ziemię z łoskotem. Drzwi uchylają się, a wy widzicie ciemne wnętrze budynku. No, nikt nie daje strzału w naszą stronę. Nie. Więc ja doładowuję magazynek, wyciągam z płaszcza te pociski i doładowuję, wchodząc ostrożnie do środka. Tam jest bardzo ciemno? Ciemno. Więc wyciągam... Światła są pogaszone, mamy zmrok.
odruchowo wyciągam zapalniczkę i próbuję trochę rozjaśnić. No niewiele to daje, ale... Mogę zapalić światło. No sobie bardzo próbuję często... Próbuję zapalić światło, no bo jakby wiem... No, bo szukam ręką kontaktu, jasne. Próbuję zapalić światło. Rzuć na szczęście, zobaczymy jak to wyjdzie. Zdałem. Wow. Wchodzicie do środka z przygotowanymi strzelbami. Ty ręką sprawdzasz po ścianie, znajdujesz przełącznik, przekręcasz, zapalają się światła i zauważycie, że stoicie w dużym, obszernym holu. Po waszej lewej stronie znajduje się szatnia z taką ladą, po prawej stronie drzwi do jakiegoś kibla oraz duże drzwi, które prowadzą do wnętrza budynku dalej. I w momencie, kiedy zapaliliście światło, widzicie jak zza tej lady podnosi się dwóch mężczyzn ze strzelbami robiącymi, wiesz, tak składając się do strzału w waszą stronę. Zarówno oni mają broń, wy macie broń. No to sprawdzamy inicjatywę tej sytuacji. Tak. 125. Wszyscy jesteście uzbrojeni, po prostu zręcznie. Wszyscy jesteście uzbrojeni. 75 w moim wypadku. 55. Bryce, właśnie. Rzuciłeś, zapaliłeś światło i w tym momencie widziałeś, jak dwóch mężczyzn poderwało się po prostu spod lady ze strzelbą gotową do strzału. Jednak natychmiast złapaj z powrotem swoją strzelbę i możesz działać. No to strzelam. Wal. Oni są blisko? Ale jak blisko? Bo jeżeli są naprawdę blisko, to chcę kostkę... Dodatką kostkę. Wszyscy działacie na bardzo krótkim dystansie, walicie ze strzelb, więc do tego zmierzam. Weź sobie kostkę szczęścia. Nie, niestety. Oddajesz pierwszy strzał w ich stronę. Wieszaki znajdujące się za nimi i jakieś urządzenia szatniarskie rozwaliły się w drobny mak. Oni się tylko trochę schylili, żeby uchylić się od odłamków. W tym czasie Declan... No odruchowo strzelam w ich stronę. Równie ze strzelby? No mam ją w ręku, więc... Taka sama procedura. No krót. Prawie, tylko dwa... Nie, musisz dwa szczęścia odpisać. Nie, dwa, trzy. Trzy szczęścia mogę odpisać. I z przebiciem. Tak, odpisuję oczywiście. Oni stali blisko siebie. Rzuć sobie tylko i wyłącznie na... Nie, to jest strzelba, nie ma nawet sensu rzucać na obrażenia. Powiedz mi, jak to wyglądało. Oni stoją, zmiotuj ich obu, nie? Oni stali za kontuarem ze strzelbami gotowymi do strzału i twoja strzelba wypala. To jest ułamek sekundy po strzale Bryce'a. Tak, ja można powiedzieć, że nie wiem, czy pamięć mięśniowa i tak dalej. Ja nie lubiłem strzelać ze strzelby, ale rozbłysk światła. Ja upuściłem tą zapalniczkę, którą próbowałem się rozświetlić sobie cokolwiek. Zanim ich zauważyłem, usłyszałem wystrzał, więc po prostu odwróciłem się w stronę, w którą strzelał, w przeciwną niż patrzałem, już jak się rozglądałem, odruchowo, tak jakby ściskając już język z pustu w momencie, kiedy się odwracałem i w pewnym momencie po prostu broń wypaliła. Ja rzuciłem się od razu na ziemię, oczekując strzałów w naszą stronę. Tak naprawdę wypuściłem tę broń z ręki i zakryłem rękami głowę, czekając po prostu na... Nie wiem, co się stało, ale strzały nie nastąpiły, więc odwracam, podnoszę głowę, patrzę na stojącego Bryce'a. No co, zbieraj broń, idziemy dalej. Czyli pierwszy raz, jak do ciebie strzelają, prawda? No, powiem ci, że... Już dawno do mnie nie strzelali. Tęskniłeś? Nie. Ja też nie. No dobra, musimy ładować się dalej w tej sytuacji. Ja jeszcze tak jakby przychodzę, zaglądam za ten murek, za którym oni się tam chowali. Twój strzał wyeliminował obydwu przeciwników za jednym zamachem. Sam nie spodziewałeś się, jak prosto używając strzelby można pozbawić kogoś życia. Za waszymi plecami słuchać nie! I otwierają się drzwi za waszymi plecami od dwóch pomieszczeń, które były z boku. I wybiega stamtąd trzech mężczyzn, trzymających w rękach jakiś klucz francuski, kawałek rurki, ktoś trzyma młotek i biegną w waszą stronę. Są bardzo blisko was, jednak inicjatywa jest po waszej stronie. Nie ma, wracam się, te strzały. No ja wypuściłem tę strzelbę z rąk, zastanawiam się, czy sięgnąć po rewolwer, czy... Tak, pomimo tego, że
czuję, że to po prostu miałem dużo szczęścia. Z rewolwerem czuję się dużo pewniej. Więc tak jakby leżąc dalej na tej ziemi, przewracam się na plecy, wyszarpując w tym momencie z... To to będzie twoja akcja? Dobra, Dalbert, ty masz strzelbę w rękach, wystrzeliłeś z niej już 4 razy. Do drzwi. 2 razy do drzwi i raz do kolesi. Czyli dwie pestki w magazynku ci jeszcze zostały. Tak właśnie robię, no nie wiem ile tam jest wystrzałów w rundzie przy takim automacie, ale wydaje mi się, że są 2 albo 3. Jeden. Ważnie? Tak, strzelba, zamek blokowo ślizgowy, liczba użyć na rundę 1. No to strzela. Okej, okay, no to wal z kostką dodatkową, bo oni są blisko ciebie. No nie. Za długo siedziałeś przy biurku. Najwyraźniej. Odwracasz się, żeby wypalić, strzelasz. Jednak strzał okazuje się niecelny. Za szybko nacisnąłeś spust po prostu i rozwaliłeś kawałek ściany tuż przy nich. Ty odpadłeś, przyturlałeś się po ziemi, w tym czasie dobywasz rewolwera. Natomiast jeden z nich, ten, który wypadł pierwszy, najbliżej, dopada do ciebie jako do tego trzymającego spluwę i będzie cię atakował wręcz. Okej, okay, ja będę unikał. Mhm. No nie. 81. On dopada do ciebie, bierze zamach, jednak chyba za bardzo się przejął śmiercią swoich braci, ponieważ cios został wyprowadzony niecelnie. Tamci zbliżają się bardzo szybko. Znowu ja? No to znowu strzelam. Możesz strzelić do tego, który jest przed tobą, to jest najbliższe zagrożenie. 9. No to tym razem trafiłem. Za 4k6. Wyeliminowałeś go, powiedz, co się stało. Znaczy, no on się zamachnął na mnie, tak, tak, chybił, no ja się po prostu odwróciłem, przyłożyłem do niego lufę, nacisnąłem spust, więc śród wszedł, a potem rozpryskiem wyszedł z drugiej strony, właściwie rozrywając go przede mną i ochlapując całą ścianę krwią, tak, dosłownie... I biegł za nim ludzi. No nie, bo on był już obok mnie, w sensie, to było na zasadzie... A oni wybiegli z tej samej drzwi, więc... A, no to nie wiem jak to... Natomiast no... Wiesz jak to działa, no ja po prostu przestawiłem lufę i nacisnąłem spust, tak? I to jak wyszło z tyłu, no to jest tak jakby wyrwało mu plecy, kręgosłup i sporo wnętrzności, roznosząc je takim sprayem po pomieszczeniu. Ty właśnie widziałeś ten rzyk krwi, kiedy przyklęknąłeś na kolano z rewolwerem w ręku gotowym do strzału. Strzelam w najbliższego... Wal. 96. Na 85. Strzelec, kurwa, wyborowy. Oddajesz strzał, niemniej jednak starałeś się strzelać trochę z boku, bo blisko był Dalberg. Nie odważyłeś się strzelić i zaryzykować. Strzał mija celu. W tym momencie tych dwóch dobiega do Dalberga. Jeden z młotkiem, drugi z rurką. I obaj próbują cię... Dobra, no to trafić. Ja oczywiście dodżuję przed pierwszym normalnie, przed drugim zatrudnieniem. Czy przed oboma zatrudnieniem, bo nie pamiętam jak to działa. Przed oboma zatrudnieniem, bo jest oni jednocześnie dochodzą, tak, więc... No to ja próbuję dodżować. Ja mam 2. Nie, 2 razy mi się nie udało. Oba ciosy weszły. Oni dopadli do ciebie. Najpierw poczułeś, jak pierwszy cios rurką trafił cię w ramię. Mhm. Za ile? Kiedy się zachwiałeś. Z góry poszedł drugi cios młotkiem. Dobra, więc tak, pierwszy rzuciłem 2 plus K4. 3. To jest 5. Drugi rzuciłem 4 plus K4. Plus 1. 5. No nie żyje. No nie, no jest 10 na 10. No to jest rana śmiertelna. To nie jest nieprzytomny. To jest rana śmiertelna. Do zera. Gram. Pierwszy cios trafił cię w rękę. Ty straciłeś równowagę. Wtedy zobaczyłeś, jak z góry leci młotek, który zbliża się z dużą siłą w kierunku twojej głowy, po czym wszystko zgasło, ty osunąłeś się na kolana. Declan, widzisz to, jak twój partner upada pod ciosem. Pierwsze, co przychodzi mi do głowy, tak naprawdę to ogromny ból. Tak naprawdę Dalberg był moim jedynym przyjacielem, jakiego kiedykolwiek miałem. Ciężko mi jest w stanie to uwierzyć i zaczynam po prostu strzelać na oślepego przeciwnika, którzy właśnie go zakatowali.
Zaczynasz walić, ręce ci drżą. Widzisz po prostu, jak twoje kule chybiają celów. Z roztargnienia. Ale w tym momencie widzisz, jak w jednego i w drugiego mężczyznę wbija się sztylet. Oni padają na kolana i upadają na podłogę tuż koło ciała Bryce'a. Spoglądasz za siebie i widzisz, jak przez drzwi wejściowe wchodzi ekipa karłów. Jakby nie zwracam na nich uwagi, interesuję. Zauważyłem tak naprawdę tylko i wyłącznie to, że przeciwnicy padli. Podbiegam do Bryce'a i sprawdzam, czy żyje. Trzeba udzielić mi pierwszej pomocy. Tak, możesz to zrobić. W naszej sytuacji Dahlberg ma 0 punktów życia, znajduje się w agonii i można go ustabilizować udanym testem pierwszej pomocy. Tak, no bo ja powiedziałem, że mnie tak. Nic nie interesuje, ja od razu przypadam do ciała, sprawdzam, czy żyje. Jeszcze dyszy. Jeszcze dyszy. Spróbuj użyć pierwszej pomocy. Być może okaże się, że jego funkcje życiowe uda się jeszcze ustabilizować. On teraz walczy o życie. Właściwie jest... Kostucha już nad nim stoi. Odrywam kawałek koszuli, tamuję mu ten krwotok po trafieniu w głowę. Działam odruchowo. Pierwszą pomoc. Tak. Ile? 30%? 30%, no. No dobra, zobaczmy. Musi się udać. To jest naprawdę bardzo ważne dla mnie. Ja mam kondycję 45, więc nawet jakby wydał wszystkie punkty brutalności, to może się nie dać przeżyć. Brutalności, szczęścia. No dawaj, zaskocz mnie. 63. Nie starczy ci punktów. Czemu? 33 punkty, chyba że masz tyle. Mam 43 punkty szczęścia. 33 na stabilizację, no dobra, czyli starczy. Muszę 33 wydać, żeby się to udało. Czy się udaje? Nie wiem, czy jest jakiś próg, którego możesz mogę pushować. Możesz pushować. No ale jak mi się nie uda, to na pewno Nie, powiem tak. Możesz to pushować, ale ty już nie będziesz miał swojego rzutu na kondycję. Tylko mimo wszystko. Po prostu jego pierwsza pomoc ci bardziej zaszkodzi niż pomoże, nie? Jeżeli chciałbyś pushować. Jeżeli się nie uda. Tak, tak. No właśnie. To do boju. A nie możesz rzucić więcej niż 60, niż 73. Ale nie, bo ja mogę tak by korzystać ze szczęścia przy pushowanych rzutach? Tak. Tak? No. Tylko nie możesz rzucić więcej niż 73, bo wtedy nie starczy ci punktu szczęścia. Po prostu to nie może być gorszy rzut. Nie ryzykuję. Wydaję szczęście. Po prostu to jest dla mnie teraz najważniejsza rzecz na świecie, żeby Bryce przeżył. Więc odpisuję sobie 33 punkty szczęścia, zostaje mi 10. Dobra, posłuchaj. Ty sobie dopisz jeden punkt wytrzymałości, czyli masz jeden. Jest! Jesteś bardzo mocno zamroczony. Nieprzytomny. W ciężkim stanie, naprawdę w ciężkim stanie. Udaje ci się udzielić pierwszej pomocy. Widzisz, jak otaczają cię zewsząd karły. Patrzą na ciebie, można by powiedzieć, z góry, bo klęczysz nad leżącym na podłodze Bryce'em. Pomóżcie mu do cholery, on umiera. Nie znamy się na medycynie, a przyszliśmy tutaj w innym celu. Za tymi drzwiami czeka coś, z czym trzeba się rozprawić. Życzymy szczęścia twojemu koledze. I oni odwracają się, idą w kierunku drzwi wejściowych, prowadzących prawdopodobnie do sali głównej tego lokalu. Bryce, ty dochodzisz powoli do siebie. Odzyskujesz przebłyski przytomności. Nad tobą Declan. Trzyma ręce. Okay. Nieźle oberwałeś, ale nie ruszaj się. Wszystko jest okej. Staram się go po prostu uspokoić pomimo tak jakby całej tej sytuacji. Nie wspominam mu o karłach, żeby mu nie podnosić ciśnienia. Więc ściągam płaszcz, podkładam mu pod głowę. Nie ruszaj się. Wszystko będzie w porządku. Jest w miarę przytomny, mocno zamroczony, ale odzyskał przytomność. Spróbujesz sobie poruszyć się delikatnie, zrobić analizę swojego organizmu. Naprawdę boli cię ręka, a głowa ci po prostu pulsuje. Czy ty masz... Wymóżdżenie? Tak. Nie. Nie. Czy ty masz w radiowozie... Co? Radio, czy cokolwiek? W tamtym czasie nie sądzę. Chociaż lata... Nie wiem w sumie. Myślę, że tak, że
radiostacje mogły być, nie? No dobra, Spiradio na... pewnie było, no. No więc... poczekaj, zaraz wracam. Biegnę do auta, wypadam przez drzwi, nadaję przez radio sygnał, w sensie podaję policyjny kod na rannego, umierającego oficera, proszę o wszelkie możliwe wsparcie, żeby przyjechała karetka, podaję adres, nie czekam na odpowiedź, w ferworze, że tak powiem, podaję swój stary numer odznaki, po czym rzucam radio i wracam do środka. W międzyczasie ty zebrałeś się na klęczki. Ciężko ci się funkcjonuje, ale żyjesz. Spoglądasz w kierunku drzwi, przez które właśnie teraz otworzyły karły. One stanęły na oścież. A to, co zobaczyłeś w środku, ciekawe jak na to zareagujesz. Widzisz coś takiego jak szczelinę, którą widziałeś wcześniej, ale to jest znacznie większe. Pulsuje, widzisz jakby rozwarło się powietrze, w środku widzisz czerń, zdaje się, że być może jakieś gwiazdy, trudno to powiedzieć, i z tego wydobywają się cieniste smugi. Bardzo bym prosił, żebyś przetestował swoją poczytalność. Oblałeś. To w takim bądź razie 1K8. 3. Karły wchodzą do środka, ale dwoje z nich zaczyna wrzeszczeć i w panice wbiegają na oślep gdzieś do środka. Pozostali natomiast widząc to ruszają i drzwi zamykają się za nimi. W tym momencie do holu wpada Declan. Bryce, co ty robisz? Opieram Kładź się o ścianę. Jakby dopadam do przyjaciela i próbuję go, tak oczywiście, żeby mu nie zrobić jeszcze dodatkowej krzywdy, usadzić pod tą ścianą na miejscu. Wydawało mi się, że widziałem karły. To teraz nieważne, siadaj. Pomoc już jedzie. Kładę go pod tym, wyciągam broń. Mhm. Nawet nie sprawdzam, czy ona ma pociski. Wciskam mu w rękę, po czym wyciągam ten cep i odwracam się w stronę, w którą poszły karły. Drzwi, one są zamknięte. One się zawarły. One mają takie szklane prześwity, które są nieprzeźroczyste, ale gdzieś tam przenoszą światło. Widzisz tam jakieś błyski, dochodzą krzyki ze środka, ludzkie. No coś tam się dzieje wyraźnie. No więc wpadam przez te drzwi z tym cepem w ręku. Drugą rękę mam... Chciałem odruchowo wsadzić do płaszcza, którego nie mam niestety przy sobie. Przypominając sobie, że tam jest ta kartka, która... I tak jej nie umiem przeczytać, ale jakoś tak odruchowo macham ręką sam do siebie i wchodzę do środka. Wpadasz z impetem, drzwi się otwierają. I to co widzisz? Na środku dużej hali widzisz rozwartą bramę. Ona pulsuje czernią. Światła tutaj mrygają we wszystkie strony. I widzisz tak. Przed bramą wokół niej znajdują się cztery filary, które są ornamentowane, zdobione w jakieś znaki. Ciężko stwierdzić co, w każdym razie są rzeźbione. Pomiędzy dwoma tymi filarami stoi Natalie Ghostwood, która z uniesionymi rękami przed bramą krzyczy coś do środka, cały czas coś powtarza. Z bramy zaczynają wychodzić macki takie, jakie widziałeś, ale jest ich bardzo dużo. Natomiast w części sali bliżej drzwi, a bardziej po lewej stronie, widzisz jak karły walczą z czymś, jakby walczyły z kamiennymi gargulcami. Małe postacie ich wielkości, wykonane z czegoś, co byś powiedział, jako szarawy kamień, spierają się z nimi w walce. Bardzo bym cię prosił, żebyś rzucił sobie na poczytalność. Wyszło, tak? Nie wiem, czy to nie ma chyba stopnia sukcesu? Nie. To w takim razie odpisz sobie dwa punkty poczytalności, no i działaj. Ja... moim jednym... jak zobaczyłem już Natalie Ghostwood, nie jest to dla mnie zaskoczeniem. Natomiast od razu dopadam do niej i chcę ją zdzielić tym buzdyganem. Oczywiście teoretycznie w miarę tak, żeby to było w miarę bezpieczne dla mnie. Nie wiem jak te macki są, czy one już obejmują One zaczynają wychodzić, ale
różnica jest taka, że przy tej szczelinie to, co widzieliście, to tutaj jakby same maski tylko wychodziły z tego. Tu widzicie całe kłębowiska jakby istot, które się wydostają na zewnątrz tej bramy, już do światła. Ale w sensie, czy jestem w stanie dopaść do Natalii Goldfoot? Nie w tej rundzie. W tej rundzie możesz spróbować biec. Tak, ale tych macek jeszcze nie ma między nią. Nie, a... nie. One są, one ja są przybrane. To ja puszczam się biegiem w stronę Ghostwood. Żałuję, że nie wziąłem jednak tej broni, tylko mam ten... Próbowałbym najprawdopodobniej strzelać, ale ruszam w jej stronę. Podejrzewam, że być może jak wyeliminuję ją, to może to wszystko jakoś uda się. Słyszysz opanować. Tylko jej głos, ale nie do końca. Jest zmieniony, dużo głębszy. Ona wypowiada Ia Adumbrali. Z uniesionymi rękami, ona nie zwraca na ciebie uwagi. Widzisz te maski, które idą w jej stronę. Widzisz istoty, które wyszły z bramy, już teraz w całej okazałości. One w dalszym ciągu są dwuwymiarowe. Ty po prostu patrzysz na nie, na część patrzysz z góry, na część patrzysz z dołu, tak jakby one na różnych płaszczyznach zaczynają się przedostawać do tego świata. Plątanina macek idących po powierzchni rozlewa się między bramą a Natalii Ghostwood. Rzuć na poczytalność raz jeszcze. Nie zdałem. To w takim bądź razie 1k4? 1. Masz czas, żeby zadać cios. Więc podbiegam i z całej siły uderzam, staram się uderzyć Natalii Ghostwood w podstawę czaszki tym cepem. Sprawdźmy. Nie mam już punktów szczęścia. No nie udało mi się. Próbujesz ją trafić, ale jedna z istot, która była na tyle blisko, wypuściła maski w taki sposób, że musiałeś zejść na bok i twój cios chybił, trafiając jeden z filarów, które stoi obok. W tym czasie w holu. Czy coś się stało, jak uderzyłem w ten filar? Czy zauważyłem, żeby coś się zmieniło, czy po prostu walnąłem? Nie. W tym czasie w holu. Ty siedzisz oparty o ścianę, trzymając tą strzelbę, starając się dojść do siebie. Pistolet, przepraszam. Trzymając pistolet. A przez drzwi wchodzi jeszcze jedna postać. Jeszcze jeden karzeł. Rozpoznajesz w nim Szymona, który idzie i dźwiga w rękach coś. Wygląda to jak taki długi, pozwijany, barani róg. Ten instrument jest wielkości właściwie prawie samego Szymona, który go trzyma. On człapie w kierunku głównej sali, przystaje jeszcze na chwilę, patrzy na ciebie. A ty na co czekasz? Patrzę na niego. Trochę to wszystko dla mnie nierealne. Nie odpowiadam. Przytuszę się krwią. Przyglądam mu się, podnosząc brwi. Chodź, pomóż Szymonowi. I on przykłada do ust ten róg, zauważasz, że on ma dziurki. Męczy się z tym trochę, ale zaczyna w niego dmuchać, a z rogu zaczyna się wydobywać dziwna melodia. I on tak wchodzi w kierunku głównej sali. Podnoszę wzrok za Szymonem. Oczy zalewa mi krew z rozbitej czaszki. Próbuję jeszcze zebrać się, żeby jakoś pójść w jego stronę. Zastanawiam się, jak mogę pomóc Karłowi, który gra na rogu. I przez ćmiący ból w końcu dociera do mnie, że to po prostu nie może dziać się naprawdę. I skołatany mózg podsuwa mi jakieś najdziwniejsze wizje. W związku z czym z bólem po prostu wzruszam ramionami, starając się pamiętać o oddychaniu. I zaciekawiony nie spuszczam Szymona wzroku, zastanawiając się, jak łuda może wydawać się aż tak realistyczna. Natomiast wewnątrz chybiłeś. Zamachnąłeś się bronią i nie trafiłeś Natalii Ghostwood. Ta obróciła się w twoją stronę i przerwała zawoływanie, wystawiając rękę w twoim kierunku. Krzyknęła coś. Bardzo bym cię prosił, żebyś wykonał test na kondycję. Nie. Kiedy ona wystawiła rękę w twoim kierunku, ty poczułeś, jakby coś niewidzialnego uderzyło cię w klatkę piersiową. Ona krzykła tylko jakieś słowa, których ty nie zrozumiałeś i poczułeś duży ból w klatce piersiowej. Odrzuciło cię do tyłu, uderzając o jeden ze stolików, który tam stał. W
tym momencie drzwi do sali wejściowej otworzyły się i zaczyna być słychać jakąś dziwną muzykę. Odpisz sobie jeden punkt wytrzymałości. Ta, kiedy zobaczyła, że ty odleciałeś i zyskuje znowu miejsce, ona wraca do zawoływania, a dwie istoty, które wyszły z bramy, kierują się w twoją stronę. Macki rozszerzają się, szukając ciebie. Karły po drugiej stronie całkiem nieźle radzą sobie z tymi dziwnymi postaciami, które próbują z nimi walczyć, dosyć sprawnie sobie radząc. Niemniej jednak przed tobą widzisz dwie sylwetki zmierzające, sunące powoli mackami w twoim kierunku. Przedtem wychodziły same macki, a teraz wychodziły, masz takie całe dwa kłębowiska, tak, całe dwa kłębowiska czegoś takiego. No dobrze, nie będę w takim razie próbował się dostać, bo musiałbym się przez nie przebić najpierw, żeby dostać się do Natalii, tak? Znowu w myślach klnę sam siebie, że oddałem ten cholerny rewolwer, no ale próbuję trochę z rezerwą, ale okładać te cienie tym cepem. Dalej nie mam żadnej pewności, że to działa. W sensie sztylet sprawdziliśmy już, natomiast a tak, pierwszą, tą bliżej, bliżej postać, która jest, próbuję uderzyć. 66. Puszuję. Czy nie mogę? Walce wręcz. Walce nie mam. No to tylko i wyłącznie możesz spróbować punktów szczęścia. I trafiasz. Zostają mi 4 i trafię. I trafiasz. Okej, okay, nie wiesz, czy za sprawą twojej złości, którą włożyłeś ten cios, czy jakiekolwiek inną, widzisz, że kiedy uderzyłeś tą cienistą istotę tym cepem, od góry po prostu, trafiając w tą powierzchnię, która się do ciebie bliża, ona pęka, jakby pękała szyba. Macki rozchodzą się na wszystkie strony. Muzyka zaczyna być coraz głośniejsza. Widzisz, że druga istota, która była koło ciebie, znika, rozpływa się w powietrzu, dokładnie w tym samym momencie pojawiając się bliżej Natalii. Jakby skupia się na tym, żeby stać koło niej. Spoglądasz przez ramię i widzisz Szymona, który trzyma kręcony róg i kieruje się w twoją stronę. Słyszysz również okrzyki rozpaczy i przerażenia. Widzisz, jak przynajmniej trzech karłów przypłaciło życiem tą potyczkę. Ale udało im się pokonać te... Tak. Oni się... Każdy pokonany przeciwnik rozpryskiwał się na drobne kawałki szarego pyłu i kamienia. I oni zbliżają się w kierunku bramy. Co? Głos Natalii gęstnieje coraz bardziej i bardziej. Próbuję się do niej dostać. Rozumiem, że muszę się przebić przez tego potwora. On jest blisko niej. Jeżeli jestem w stanie uderzyć w nią. Tak, ale z utrudnieniem. Nie wiem, ile mamy czasu, więc... Brama cały czas pulsuje. Tak. Po prostu próbuję oszacować, czy bardziej opłaca się najpierw wyeliminować tego potwora, który broni, przynajmniej tak to wygląda, czy od razu ją próbować wytrącić z tego... Spróbuję bezpośrednio w Natalię uderzyć. Jasne. Jakoś ominąć, spróbować ominąć tego potwora, czy rzucić się przez niego, żeby jej przerwać. Wow. Udaje się. Tak, udaje się. Natalii właściwie stoi do ciebie tyłem. Ona jest zajęta bramą, więc ani nie unikała, ani nie kontratakowała. Liczyła na obronę twojego strażnika. Zatem rzut na cep to jest 1k8. 7. 7. Czy ty masz jakiś modyfikator obrażeń? 1k4. To jeszcze 1k4. Plus 3. 7 plus 3, 10. 10. Czyli ciężka rana. No ona musi kondycję dać teraz. Tak. 100. No to nie poszło. Straci przytomność. Delikatna kobieta była. Najwyraźniej. Przechodzisz do przodu. Stawiasz kroki tak, żeby unikać macek, które pełzą w twoim kierunku. 3 szybkie susy i zamachem na odlew trafiasz stojącą plecami do ciebie i skandującą jakiś zaśpiew Natalii Ghostwood. Uderzenie cepa trafia ją w bok głowy. Zaśpiew natychmiast się kończy. Ona natomiast jak szmaciana lalka zostaje zerwana z nóg i wpada pod jeden ze stolików, które znajdują się niedaleko, wypadając z zasięgu bramy. Brama zaczyna pulsować, tracąc ostrość. W tym momencie głos fletu
Szymona jest coraz głośniejszy, także jest dźwiękiem, który zagłusza inne dźwięki. Dwójka karłów, która stoi jeszcze na nogach, podnosi do góry medaliony i zaczyna skandować swoją inkantację. Zbliżają się coraz bliżej. Cienista postać, która była koło ciebie, zaczyna wchodzić z powrotem w bramę. Wszystko zaczyna migotać, brama zaczyna się kurczyć. Powoli zaczyna blednąć, aż zamyka się całkowicie, nie pozostawiając po sobie żadnego śladu. Jesteś tylko ty i trójka karłów. Pod stołem leży Natalii Ghostwood. Ja rzucam na ziemię ten cep. Wracam się do pomieszczenia, w którym zostawiłem Bryce'a. Zerkam na niego, czy jeszcze oddycha, czy żyje, ale nie podchodzę jeszcze do niego. Idę po strzelbę, którą zostawiłem w tym pomieszczeniu. Podnoszę ją, sprawdzam, czy jest pocisk. Wracam do tego pomieszczenia. Odkopuję ten stolik, pod którym leży Natalii Ghostwood i strzelam jej w głowę. Nie wiem, jak... Być może ona już nie żyła, ale nie wiem, jak daleko, kto jeszcze może być w to zamieszany. Ktoś może ją, używając swoich jakichś tam kontaktów, próbować ją wyciągnąć z tego wszystkiego. Ciężko to będzie wytłumaczyć też policji tak naprawdę, co tu się stało. Chcę ją wygumować po prostu z tej historii. Podnosisz strzelbę w momencie, kiedy do waszych uszów zaczynają dochodzić dźwięki syreny policyjnej. Pojedynczy radiowóz zmierza w waszą stronę. Do środka wpada dwóch policjantów. Widząc leżącego w holu Dalberga, podbiegają do niego, podnoszą go, wkładają do radiowozu i wiozą do szpitala. Obserwowałeś to, jak wynoszą twojego kumpla i umieszczają go w radiowozie. Straciłeś na chwilę karły z oczu i kiedy odwróciłeś się za siebie do głównej sali, zauważyłeś, że zniknęli bez śladu. Zostały tylko kubki gdzieniegdzie kamienia i zmasakrowane ciało Natalii Ghostwood. Sam w tym opuszczonym i brudnym budynku wychodzisz na ulicę i spoglądasz na gwiazdy, gdzie w dalszym ciągu w jednej linii ustawione są jeszcze te planety. Powiedz mi, o czym sobie myślisz? Mam nadzieję, że po wyjściu i popatrzeniu w gwiazdy, pierwsze co tak naprawdę pomyślałem sobie o Bryce'ie i mam nadzieję, że zdążył dojechać do szpitala i nic mu nie jest. Patrząc na linię, którą tworzą planety, które widzę, zaczynam myśleć trochę o swojej przeszłości, o tym wszystkim, co się zdarzyło te wszystkie lata temu. Ja żyłem i żyję cały czas z przeświadczeniem, że to, co zrobiłem wtedy, było dobre, ale teraz mam wrażenie, jakby miało to dodatkowy sens, że właśnie to, co zaczęło się, kiedy odszedłem z policji, doprowadziło mnie dokładnie do tego momentu. Mam przeświadczenie, że wszystko, co się stało, miało jakiś głębszy sens i miało mnie odprowadzić do tej pory. Wystukuję papierosa z paczki, wkładam go do ust. Orientuję się, że nie mam ognia. Rzucam go o ziemię. Schodząc po stopniach domu przy Armitage Street numer 12, myślę sobie, co za parszywa noc.